Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z nami jest Joszelka, Ren i Bert. Dzień dobry. Hello. I dzisiaj policjanci kontra złodzieje. Dobra, słuchajcie, no to co, zaczynamy w takim razie. Robota Vespucci, wersja niestandardowa, że tak powiem, stworzona przez jednego z graczy. Okej. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Tak, S-I-A-A-I-B. Możemy się razić prądem. Tak, ogólnie tutaj kwestia jest taka, nie zmieniamy drużyny absolutnie. O, patrzcie, pan Paweł sam tam samotny. Tak, czyli ja będę teraz goniony. Okej, no to pokażemy przy okazji, jak to wygląda i o co chodzi. Zdążyłam. Więc słuchajcie, moi drodzy, kwestia wygląda tak, że tutaj oczywiście tak w normalnej robocie Vespucci mamy samochodzik, którym musimy ogarnąć sobie... O nie, ja to w złą stronę jadę. No, wow. Dobrą stronę, dobrą. Nie, bo ja wy tam jesteście. Zdecydowanie w dobrą stronę. Więc generalnie muszę zebrać punkty. Tak, u mnie stoi w Są też boty, jeszcze. Są też boty, które strzelają. Jeszcze, dobrze. Tylko, że boty strzelają również do nas, jako policjantów. Tak, również jest taka sytuacja, że również strzelają do... do was mogą strzelać. No co jest? Gdzie on tam się cisnął? Lol? Masakra. Jakie on ma odejście tym miniaczem, kurde. Dobra. I ogólnie właśnie wy możecie wysiadać z samochodów i macie paralizator. Jak do mnie strzelicie, no to wtedy będzie taka sytuacja, że ja po prostu wypadnę z tego auta. No. I będzie Lipton! To bo? No tak mówię, żeby wszyscy wiedzieli, żeby nie byli zdziwieni, że nagle ja tutaj ten wyskoczę z paralizatorem, będę ich normalnie później kopać prądem. No ale weź ty się uspokój. Gdzie ty jedziesz, człowiek? No tam, gdzie mi każą! No i bokiem, poza górska. Ja nie mogę. Jestem zielony, Grow Street Family. No niestety, ale tutaj był punkt do zdobycia, no i musiałem go wziąć. Co ja wam poradzę? W ogóle napiszcie w komentarzach, kto będzie lepszym policjantem, kto będzie lepszym złodziejaszkiem. No, on już ma 8. Co? Że ja jestem spoceńcem jakimś? Proszę was. Trochę. Dobrze, że nie ma lata, bo w lato byłoby strasznie kiepsko. Czekajcie. Nie, tutaj siedzi mi na dupci ktoś! Kto to jest? Pewnie Bert. Czekaj, gdzie się tu wjeżdża? Tu. Nie Bert, Ren? Nie. Nie. Jerona, wyjechałem daleko poza miejscówek, gdzie mam ten. Ja jadę zielonym Grove Street. A to Bert, no Bert faktycznie jedzie za mną normalnie łobuz. Zostaw mnie! W ogóle tu jest dużo samochodów, radiowozów takich, których możecie sobie zmienić, jakby co? Super, ja najpierw muszę cię dogonić, bo jak na razie to widzę, że jesteś po drugiej stronie mapie. No nie, ej, bez niej, ale co jest grane? To tak nie, to tak nie robimy. Co? Ej, bez sensu. Kto to? Ktoś do mnie strzelił. Jak to się stało? No i bo mamy broń, jak przyjdziemy. Ale mnie zatrzymali. Bo miałeś wybitą szybę i strzeliłem ci paralizatorem w łeb. Aha! Zbliżyłem się do ciebie. Okej. A to chyba ten. To może ustalmy tylko, żeby najpierw zatrzymać, wysiąść i dopiero strzelić. Aha, nie. Dobra, nie ma problemu. Okej, Joszela, nie ma problemu. Ale teraz to zasada działa. No nie, dobra. Sorry, Paweł. Okej, nie, bo to było dziwne, po prostu tak jadę, ten i parazotem dostałem nagle, wyskoczyłem. Jak się wcześniej uderzyłem, jako było dostał. Jak cię wcześniej uderzyłem, to ci tylną szybę zbiłem i mogłem przestrzelić tym paralizatorem. No właśnie, więc ja myślę, że... bardzo wiedziałem, what's poppin'. No właśnie, bo ja tak wyskoczyłem nagle, nie wiem czemu tak ten postać, więc... może zróbmy teraz od tego momentu, żeby tak nie robić, nie? Hej. Dobra. Bo to będzie po prostu takie... Kurczę, raz, dwa... wóz pacyfikacyjny? Bo raz dwa, że tak powiem, tak się skończy zabawa po prostu dla tej osoby. Nie oblewać wodą. Ja słaby. Spokojnie, ja tylko wody dla ciebie będę używać. Nie będę używać mojego taranu. Czekaj, czy to Ren teraz, czyli Ren ucieka, tak? Tak. Tak. Nie? Znaczy, ja uciekam. Ucieka Berber, bo jest pode mną. Ja tam nie wiadę. No ja już wiem, dlaczego ono jest takie stabilne. Ona ma, to auto ma orurowanie jakieś. Tak, no to jest taki modyfikowany samochodzik. Wcześniej go nie widziałem w sumie. Jedź szybko! No jadę. No. W ogóle, Bert, włącz syreny, jesteś policjantem! Żeby zrobić więcej niż Paweł ale zrobił. Ale jestem incognito. Ja ci teraz dam normalnie, incognito się mówi. Incognito jest lepsze. Niekoniecznie. Zdecydowanie nie. Dobra. Później mam wytłumaczę. Dobrze mi idzie. Dobrze. Jest, blokuj go! Żartowałem. I strasznie szybko furę ma, nie?
No i no właśnie, ja to... Paweł, ty miałeś odejście takie, nie, że ja cię dogonię. Ja mam bardzo szybkie palce po prostu. Tak, tak, tak. Lata praktyki. Szkoda, że nie mamy prawdziwej brońki, to byśmy mogli mu strzelać po oponach, no, nie? No, ja muszę wysiąść. No ale to wtedy by nie mógł jechać praktycznie. No, ale to tak typowo policyjnie, nie? Stać, no, zatrzymać się! Pałeczka Paweł wyzywa do zatrzymania! O nie. A żebyś się zablokował, a żebyś się tam no ja się zablokowałem. Okej. Okay. Karma, taka się nazywa. Kocia karma, no tak. Kocia karma. No, tu nie mogę przejechać. Halo, zatrzymaj się, łobuzie! O, dobrze. Gdzie mi w ogóle policjanci są? W ogóle nie ma w ogóle botów policjantów, którzy zatrzymują. No. Dzięki, do mnie strzelają. To. Pomagasz mi. No bardzo. Ja nie mogę. Na drugiej, normalnie. Na drugim końcu mapy, jak zawsze. Ale już mam więcej niż Paweł. Paweł miał 10. Tak, tylko ja mogę ci strzelić zaraz w główkę, jak chcesz. Nie ma problemu. Jasne. Tak mi Berber strzelił paralizatorem. Może ja się zatrzymam i poczekam po prostu. No Berber, dawaj go tam szybko, no gdzie mnie blokujesz, macie, blokujesz się normalnie. Macie mnie, nie siebie, halo. No ja nie mogę. Nie ma problemu. No Joszelka, no i zajechała drogę jeszcze normalnie, Joszelen. Nie ma problemu. Ja nie mogę. No, to był punkt, ale sobie trochę drogę mogę wydłużyć. Chyba, że faktycznie, dobra, bo nawet dobrze idzie. Aha, no nawet. Ale to okej, okay, to zróbmy tak na razie, że bez strzelania oczywiście. Ale później zróbmy ze strzelaniem. Myślę, że to będzie większe wyzwanie. I będzie łatwiej zatrzymać takiego ziomeczka. O, jestem ziomeczką, fajnie. O, chyba koniec. Nie? Jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze jeden punkt. O rany, ale dobry jestem. Normalnie ja sam nie wiem, co ja robię. Ja nie mogę. Ja się tędy nie mogę przycisnąć. Ja też mam problem, żeby tu ten... Okej, okay, dobra, ja Ren dojechał. Mogę. Co za perfekcyjna jazda. No, dokładnie. To jest tak... No, mam nadzieję, że też będziesz mi tak przeszkadzał, jak ja tobie. Dobra, tak nie może być, więc już ja tutaj Rena dobiję. No ale co wy robicie? Dobra, poczekaj, będzie łatwiej wziąć tak. Ty jesteś nieśmiertelny, czy o co chodzi? No, o, właśnie. Teraz. Czasami tak. Dobra, zobaczmy, kto teraz będzie. Ja. Jest, Joszelka ucieka? Kurde. Dobrze. Ja. Ale zespiłam się w aucie, więc musicie poczekać. Znaczy, poczekajcie. Z boku auta? Zespiła się tak. Niewsiądająca. Tak. Dobra, ucieka, ucieka! Szybko złapać! Dobra, dam pałeczka Paweł wzywa! Kod 69! Joszelka ucieka! Gdzie tu się wjeżdża? Halo! Coś ty... No świetnie. Halo? Tu auto, twoje auto przejechało, ale moje już nie przejedzie, bo jest za grube. Gdzie wjechałam? Gdzie ona jest? Ja nie mogę... Co znaczy za grube auto? Joszy, jedziesz po... Dobra. Po chodniku teraz. Zdecydowanie tak nie można. Nawet ty nie wiesz, gdzie jesteś? Łapiemy! Szybko! Złapać! O, mam jedną gwiazdkę, no spoko. Łapiemy! Szybciutko! Zatrzymać! Stać! Zatrzymać się! Nie dziękuję. Paweł, policjant! Ej, mam dwie gwiazdki już. Ruch wstrzymuje! Nie wolno jeździć teraz! Ale panie Pawle, nie pokazałeś lizaka. No ale zostaw mnie, no i mówiłam, że to będzie tryhard! Dobra, szybko wysiadać! No wysiadać! Policja! Policja! Dobra, no jednak Paweł, nie. Nie wyszło. Ja nie wiem, gdzie rany. A i nagle na mnie boty się respią, nie? No właśnie. Nie było. Właśnie ten, ja wcześniej wrażenie, botów nie było, policyjnych. Respią się też na mnie, bo mam dwie gwiazdki. No. Bo Yoshi stanowi duże zagrożenie i dlatego a tymczasem boty teraz... przyjeżdżają. O. Nagle boty się respią. Super. Znaczy, no proszę, co ty robisz? Ren, łobuzie! To bot cię spychał, ja go chciałem zepchnąć. Ty zepchnąłeś bota i teraz patrz co się dzieje, jadę jak przeszczep jakiś. No ja jej dogonić nie mogę, nie? Dziękować za... Ja jeszcze hamuję, halo. No właśnie, ja nie mogę. Nawet dogonić nie mogę. Dobra, ja muszę teraz was dogonić tam w ogóle. Ej, co to było? Mam dwie gwiazdki. Poczekaj. I policja tutaj normalnie nawala. Poczekaj. Także policja na pewno ma... Ja muszę patrzeć na mapę. Czekaj, czekaj, spokojnie. Proszę się zatrzymać. Nie ma problemu. Czekaj, gdzie ona jest? Gang policyjny, proszę się zatrzymać. Mam ją. Joszelka? Nie. Zapalaj no się... nie, chyba sobie żartujesz ze mnie. Co? O jakim cudem 10 na 15 masz? Co wy tam? Tak szybko? Gdzie ona jest? Minuta. Między pociągami. O rany, co? Ja nie wyjadę stąd. Ja to się tam nawet nie dostanę. Dobra, wyjdź. Ja nie mogę, dobra, ja szybko idę zatrzymać Joszelkę. Dziękuję. Nie, wyjechała, no co za normalnie oszukistka. No przepchnęła mnie. No dokładnie. Jej auto jest bardzo mocne i mnie po prostu przepchnęła. Ja nie mogę.
Ej. Normalnie, a mnie tutaj ostrzeliwują. Raz, co za dwa, normalnie trzy, jest. Sześć ratowych wozów za mną jedzie. Uznam to za. Nie, jak... nie. Masakra. To jako po prostu wsparcie. No to jest po prostu niesamowite, nie tyle radiowozów, wsparcia mamy jest. Teraz. Dobra, słuchajcie, pomóżcie tutaj. No, no ja jadę, staram się dojechać, ale ona ma tak Berber. Szybki samochód. W ogóle ile radiowozów tu ciśnie? Co jest chciał. Grane? Ale mnie goni tutaj nasze wsparcie. No wiem, właśnie tutaj mnie też chcą ubić. Aha. No ja miałem wrażenie, że bardzo silno stuknąłem teraz w auto Joszerki, aczkolwiek nic się nie stało. No. U mnie przejechałeś obok, to było, nie? Serio? Tak. Dobra, Berber, szybko zatrzymać! Bardzo wyraźnie cię zarysowałem, aczkolwiek GTA, nie? No Berber, co blokujesz? Nie blokuj się! Ej, ramują mnie tutaj, no! Joszerka, zatrzymaj się! Nie, dziękuję. Dobra, samochody nie radzą sobie w tym no, terenie. No, w tym terenie to sobie nie radzą jakoś specjalnie i to trzeba przyznać. Stałem. Okej. Dobra, dobra, czekaj. Nie, tak się nie bawimy. Tutaj, nie, Joszelka, wracaj! Chyba zaraz złapię ostatni punkt, mi się wydaje. Nieprawda, mam jeszcze do niego całkiem spory dystans. No to, jak to, a tak daleko jest? No. Co ty gadasz? No tak. To tutaj Ren też jechał? No mówię ci, że nie pamiętam, okay. Że ten dojechałem. Dobra. O kurde. Ja nie mogę normalnie, jak ona tam śmiga. Jak super bryka, no. Dobra, jak Joszelki nie możemy dogonić, to coś jest nie tak, nie? Hej. Epic teraz, nie? Ej, ale śmignął obok. O nie, to już chyba punkt tam jest. Totalnie. Zdecydowanie gdzieś tutaj. No nie, stanowiliśmy na punkcie właśnie. No nie, no, no i zło. Dobra. No to został teraz tylko Bert chyba. Jak to słuchajcie, wjechałeś na ten punkt i stoisz. O, pełna kamizelka. Ale jak tego punktu? Został w takim razie Bert, który będzie uciekał. Dobra. Dobra, no to teraz Bert. Berta, dawaj. Lecimy. O, dostałem nagrodę nieśmiertelne. Ja też. Miałeś rację, Joszel. Dawaj, no, dawaj. Jesteś nieśmiertelni. Tak szybko jest, łapiemy. Okej, okay, dobra, ręce. otoczyć go opieką, szybko! Ła, ale kto tutaj to... Gdzie ty jedziesz, Ren, w prawo? To ty mnie zepchałeś właśnie. To chciałeś, ty... otoczyłeś mnie opieką, ale to nie ja. Co za hopek normalnie. Hopek roztropek. Opieka. Kto? Hopek roztropek jesteś. Policja mnie goni. Kto to niby jest? No ty, nie? Ty, ja was nie widzę na mapie. A subskrybuje mnie? Berber, poczekaj na chwilę, mam coś dla ciebie. Chodź na chwilę. Berber, nie bądź taki. U buzie. Ale mi na prostej nie wolno. No, jak to tak na prostej, u buzie? Ja tyle skręcałem, cały czas normalnie zakręciory robiłem przecież. Nieustannie. Tak, jak ty przylatujesz koło mnie przed radiowozem, wozem, to by było, no... Ojojoj. Stop, policja! Jaki no, on ma przepych? Policja faktycznie tutaj stoi. A żebyś się wyglebił tam, wiesz? No. Tak to wyglądało. Dobra. Ja nie mogę normalnie. Berber, co za normalnie kierowca? Mam na ciebie propozycję, Berber. Zatrzymujesz się na 5 minut. 5 sekund. Dobra, skręca w lewo, bierz tylko tam. Dobra, tędy musi przejechać. Ale nie chcę. No, ale nie przejechał, no i widzisz. O, no, murek, dobrze. Pamiętajcie, że jak ten zatrzymamy, to wysiadamy i strzelamy tam, nie? A ja tak się uśmiech. Nie da. Dokładnie. Chodź tu, łobuzie. Oho. Nie stop! Zatrzymaj te niebieskie badziewie! Jakie badziewie? Nie jest takie badziewie, ja bym chętnie takim pojeździł. Ja nie mogę. Cius, trzymają. No przejedziesz, chupieć! Dobra, wyglebił się! Nie trafiam, no. Blokada, szybko, zablokować typia. No, on się czuje bardzo zablokowany generalnie. Bardzo. Masz blokadę? Jak się poddasz, to nam ci zostaniesz batonik od pawu. Tak, batonika, na pewnie, może akurat. Może ile ja już tych batoników mam obiecanych, no. No właśnie. No i dlatego jeszcze ich nie dostałeś, ja nie bo mogę. Są tylko obiecane. No, proszę się zatrzymać. Kulturalnie proszę, Bercie, zatrzymaj się. A co będę z tego miał? Nic, satysfakcję. Satysfakcję, gwarantowana. Satysfakcję, że nie złamałeś przepisów więcej. Ale nie nagrywania. Nie tędy. Ojojojojojojojoj. No nie mogę. Dobra, za mało nas jest, potrzeba więcej. Dobra, jakby co będziecie widzieli radiowozy, to walcie w radiowozy. Żeby więcej policji nas ścigało. A przy okazji i Berberta może. A, jasne. Dobra. Dobra. Chociaż... Ej, jaki temu on ma już 11? O, mogę no bo to szybko idzie. Jak ci nie strzelają w głowę, to szybko idzie.
Znowu mrugnął. No serio? Po prostu strzelaj do niego. Ja tu zrobię szybki manewr, że tak powiem. O. No, zrobisz to samo co ja. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Stop, zatrzymaj się! On tu już na mnie czekał. Bo... No oczywiście, że tak, to jest blokada drogowa taktyczna. Chyba się zgubiłem. Co się zgubiłeś? Weź ten automapę Janosika, czy coś. Chciałem się zresztą... Nie. Tak jest, dobra! Nie, teraz mogę ci strzelić, patrz. Ej, no, odwdzięczę się! Stać! Leżeć! Leżeć! Gleba! 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 Zatrzymaj się! Ja uciekam stąd. Zatrzymaj się, policja! Musisz z powrotem do samochodu! Czekaj, pod niej trafiłem! Dobra! Szybko, bo wszedł na silosik jakiś czy coś! Chodź tu! Dołącz do nas! Uciekaj, kot dachowiec! Ja pilnuję samochodu, znaczy co? No i ja chciałem do samochodu! No nie trafiłam, ha! No, strzelać w niego, szybko! Podejdź, podejdź. Dostał. Dobrze, dobrze, gleba, 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 gleba! A się telepię. Odwdzięczę się! Dobra. Odwdzięczę się, paraliżujmy go, paraliżujmy go, szybko! Bzyk, bzyk, bzyk! O nie. Dobra, Bert! Wypieścimy cię porządnie teraz! Nie, nie mogę wspomnieć. Pochodzę ci stopami po plecie tak. Jeszcze. Dużo życia jeszcze ma? Dobra, to czekaj, dobra, dobra, kolbę mu walnę, kolbę mu! Stój! No, widzę. Kończyłem. To czemu siadaj? To było nieodpalone, kurde, czemu to było nieodpalone? Czekaj, 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 zaraz mu tutaj sprzedam kolbę. Nie, nie sprzedam mu kolby, jeszcze raz, poczekaj. Nie, bra, R, walcie R, czy coś. O, dobra, jest! No. Nie, dostał, do, dobra, żyje dalej, czekaj, dajcie, chodźcie, R-kę. Nie, przestańcie, podejdźcie R-kę. Myślicie, że te wasze prądy mnie zabiją? Przestańcie prądami, już. Tak jest, dobra. Do radiowozu, typie. A ta szyba zbita? Ja nie mogę. Wypadek w pracy. Szaleństwo normalnie. Wzorowe zatrzymanie, kurde, w ciągu więcej zajęło wam do bicia. Ale tak, ile satysfakcji z tego bicia. Dobra, no. Słuchajcie, proponuję, że zróbmy jeszcze jakiś jeden. Jeden? A to nie był definitywny? To był chyba definitywny koniec. Mi tak? się wydaje, że to był. No dobra, no to tym sumie kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Papa, to na a myślałem, że będziecie tu pieścić ze mną jeszcze. No ale dobra. Nie, z tobą to nie, to tryhardem jesteś. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.